Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Tak jak zapowiadałem w ostatnim filmie, gdzie było omówienie tego ciągnika, mianowicie New Hollanda T8040. I tak jak zapowiadałem, dzisiaj testuję go z pługiem w polu. No i co tutaj mogę powiedzieć? Mianowicie, ciągnik jest po remoncie przedniego mostu, założeniu tuza i wymianie wtrysków. Jest tutaj, można powiedzieć, dobre porównanie tego ciągnika przed i po. Czemu? Dlatego, że był on też zapięty w pługu przed tą wymianą wtrysków i w różnych innych pracach. Tutaj chodzi chociażby o same obciążenie tego ciągnika, ale w pługu też był zapięty. I jak to tutaj wygląda? Ciągnik przed wymianą tych wtrysków i założeniem przedniego tuza. Założenie przedniego tuza ma to do siebie, że tak, trochę kilogramów mu też doszło, ale sam ten główny ciężar, obciążnik, jest przesunięty dużo bardziej do przodu. Co przekłada się na to, że mamy większy nacisk na przednią oś, czyli jest lepiej jest tutaj dociążona. I wygląda to mianowicie tak. Ciągnik, można zacząć od tego, że tak, przed chipem z tym pługiem osiągał maksymalnie tutaj ósmy, powiedzmy, ewentualnie dziewiąty bieg, czyli to jest na prędkości do 8-8,5 na godzinę. Teraz, jak widzicie, 11,5 na godzinę. Spalanie bardzo mu spadło, bo on, można powiedzieć, przy takim obciążeniu jak teraz ma, to brałby przynajmniej 63-65 litrów, tak jak to wcześniej wyglądało. Teraz, jak widzicie, jest 50 litrów maksymalnie, więc mam co najmniej 10 litrów paliwa na godzinę w kieszeni. Więc w przeliczniku te wtryski będą zwrócone przynajmniej co najmniej do końca sezonu przy jego pracy. Więc myślę, było to bardzo, bardzo dobra decyzja tutaj zrobić cały przegląd temu ciągnikowi i no remont, generalny remont, można powiedzieć, po tych 7620 godzin, tak, ma, i tutaj taki remoncik, czyli wymiana wtrysków, wymiana, jeszcze tego nie powiedziałem, uszczelki pod miską olejową, i wymiana tutaj była jeszcze, co przy silniku, to był pęknięty kolektor wydechowy. Więc naprawdę tutaj pozytywnie ciągnik ma lepsze parametry uciągu i dużo niższe spalanie, więc naprawdę teraz bardzo, bardzo tutaj pozytywne odczucia co do niego. Można powiedzieć, że ciągnik jest bardzo, bardzo tutaj porównywalny z nową T8-ką. A co ciekawe, tutaj on jest do niej stratny na masie własnej, bo tutaj ten ciągnik waży gdzieś z pełnym bakiem, tam lekko przekracza 14,5 tony, a nowy 17,5 tony, więc on tutaj jest stratny na masie własnej aż 3 tony, to jest naprawdę bardzo duża różnica, a nadrabia tutaj trochę tą mocą, a na spalaniu wychodzi to, mogę spokojnie powiedzieć, że podobnie. Trzeba też brać pod uwagę, że tak, nowa T8-ka aktualnie jest na mocy fabrycznej, ten jest tutaj szipowany, więc tu też jest duża różnica, bo gdybyś tutaj zwiększyć moc no, na nowej 8-ce, to tutaj już przypuszczam, ten będzie stratny do niej, ale to na razie nie. Będziemy widzieć, jak to będzie dalej. Co tutaj jeszcze mogę ciekawego powiedzieć? Ciągnik jest, tak jak
jak mówiłem, w porównaniu do TG ma to, że tutaj jest 19 bieg eko, a tam jest tylko 18 biegów. Skrzynia tak samo 40 km na godzinę, osiąga tutaj 43 km na godzinę na drodze. Tutaj jest skrzynia Full Power Shift, czyli mamy funkcję automatycznej zmiany biegów. I tutaj, co ciekawe, mogę o tym powiedzieć. Tryb automatyczny drogowy włącza się tutaj, można powiedzieć tak. 12 bieg to jest najszybszy bieg polowy, a 13 to już jest bieg drogowy. I tutaj, gdy włączymy na 12 biegu, 11 chyba nawet też, to już włącza się ten tryb drogowy automatu. A gdy włączymy go tak jak teraz mam włączone na trybie automatycznym polowym, to tutaj jest co ciekawe tak, on automatycznie sobie zmienia te biegi, ale ja mogę dodatkowo go jeszcze redukować lub zwiększać bieg, a on dalej będzie w automacie. Czyli ja sobie teraz na przykład z tej ósemki zeszedłem do wskoczyłem na tą jedenastkę, do jedenastki dobiłem i on sobie dalej jest w tym automacie, dopiero on wyłączy ten automat, kiedy ja go manualnie wyłączę. A w trybie drogowym, jak już cokolwiek tam sam bym zaczął zmieniać biegi, to się tryb drogowy wyłącza, więc moim zdaniem jest to w każdą stronę dobre. Na drodze jest to dobre, a na polu również dobre, bo czasami jest ta potrzeba, żeby... No czasami no człowiek raczej jest mądrzejszy od maszyny, więc umie sobie to sam tutaj zmienić, a dalej będzie w tym trybie automatycznym, więc jest to moim zdaniem bardzo, bardzo fajna rzecz. I chciałem jeszcze tutaj na koniec, jako że mam jeszcze zapiętą tutaj piątkę, bo nie wiem, czy jeszcze będzie jakiś vlog z orki wiosennej, może będzie, zobaczymy, ale mam do tego teraz okazję, więc chcę się wypowiedzieć. A mianowicie chcę się wypowiedzieć na temat tego puga z tego powodu, że mam bardzo dużo takich komentarzy, takie całe normalnie grono ludzi się zebrało, że w ogóle niech ja sobie strzelę w łeb, co ja robię pięcioskiwowym z pugiem z takim ciągnikiem. Tylko tak, musicie, drodzy widzowie, wziąć pod uwagę to, że ten pług to nie jest zwykłe 5 skip. Czemu? To jest model Fugelnota 1150 Pro, czyli tutaj odległość pomiędzy jednym korpusem, jakby od dłuta do następnego dłuta, to jest 115 cm. No kto ma 115 cm w swoim zwykłym pługu? Ja się pytam. Bo 105 zgadza się, ale tu jest już 115. Tu już jest duża różnica. Na każdy korpus tutaj bierze 55 cm, nie 45, nie 48, gdzie większość pługów ma do tych 50 cm, czy 48 dokładnie, Fugelnoty, te mniejsze. Tutaj biorę 55 cm, więc całość, szerokość robocza tego pługa to jest 2,75, więc naprawdę nie mało. Dodatkowo pług jest naprawdę ciężki, tutaj ten ciągnik na przykład, masa własna tego ciągnika to jest 14,5 tony i on pomimo, że ma teraz tak daleko wysunięty przedni obciążnik, on dalej pływa na tej drodze, jedynie nowy T8 z tym pługiem nie pływa na drodze, chyba że no wiadomo kółko transportowe, tylko że tutaj ten pług jest tak ciężki, że te kółka transportowe strzelają, więc pierwsze, że no trzeba wychodzić ten, żeby to kółko transportowe założyć, a druga rzecz, że pod tym obciążeniem na naszych drogach to te opony często strzelają, znajomy ma podobny pług i tak samo właśnie też mówi, na początku jeździł na tym kółku transportowym, a końcowo i tak nie jeździ, bo ani potem czasu nie ma wychodzić, nie wychodzić, a potem i tak te jeszcze ta opona często strzela, bo pług jest naprawdę ciężki, tutaj jest największa dostępna rama w nim wsadzona,
Więc on naprawdę tutaj no jest gabaryt. A jeszcze tutaj co do gabarytu tego pługa, tutaj nie mamy od podłoża do ramy prześwitu 80 cm. Nie, tutaj mamy ponad 90 cm. Tutaj jak stoi sobie koło czwórki, szóstki ten pług, to ludzie na przykład, bo tak, teraz mamy i czwórkę, i szóstkę jest do sprzedania. Myślę, może tam zrobię jeszcze film taki, je tam pokażę, bo są te pługi do sprzedania. No to w każdym razie jak stoi koło nich, no to i ludzie przychodzą na przykład, bo często czwórkę przychodzą oglądać, to ludzie są normalnie w szoku, bo jak patrzą tutaj, o, czwórka już 80 cm prześwitu, no to taki już porządny, ale patrzą na tą piątkę, to są przerażeni, bo ona jest wyższa od nich czasami. Więc tutaj chciałem się wypowiedzieć na ten temat, więc naprawdę jak macie zamiar dalej pisać komentarze, że to jest taki malutki pług i w ogóle co ja sobie myślę, to naprawdę ja nie zwracam uwagi na te komentarze, bo to jest naprawdę bardzo dobry pług tutaj na ciężkie ziemie. I ja tutaj, jako że mam dużo takich też mniejszych, średnich pól, to naprawdę tym pługiem zawieszanym bardzo się dobrze to bardzo się dobrze orze, więc jakieś tam kliny, bo tutaj jest wario, to naprawdę fajnie się tym orze. Więc o tym by było na tyle. Co się aktualnie u nas dzieje? Tata aktualnie wozi tutaj, zasila pszenicę. Rzepak był wcześniej zasilony, teraz zasila, jeszcze kończy zasilać pszenicę. Pszenice, które były właśnie siane tak późno, w tym grudniu, styczniu, aktualnie są praktycznie wszystkie powschodzone, ładne szpilki są, więc można powiedzieć, teraz te pszenice są dużo, dużo mają lepszy start niż teraz te, które będą dopiero siane. A efekt końcowy, no to wiadomo, tak jak mówiłem, będzie na wadze. To będziemy wtedy dokładnie wiedzieć. Postaram się to też wtedy wychwycić, o, na blogu. Teraz już jak skończymy zasilać pierwszą dawką, aktualnie zasilamy zestaw, którym jeździ tata, to jest T8 z naszym Kvernalandem. Kvernaland ma pojemność tam 4000 litrów, 3900 dokładnie, więc 5 Big Bagów saletkę tam spokojnie się mieści. Więc tata to już, myślę, dzisiaj, jutro powinien skończyć. Byłoby to już szybciej skończone, ale po prostu jeździ głównie pod wieczór i rano, bo ziemia jest wtedy, rano jest przymarznięta, a po południu czy tam pod wieczór jest w miarę sucha przy aktualnej pogodzie, żeby po prostu nie zrobić sobie niepotrzebnego syfu. I tutaj jak skończymy zasilać, to mamy już w planach zapiąć kompaktor i zacząć tutaj na madach pierwszy przejazd robić. Bo na madach jest no, co najmniej dwa przejazdy zawsze konieczne. Dlatego już ten pierwszy przejazd pod kukurydzę przed nawożeniem będzie już niedługo wykonywany, ale to no będziecie widzieć. Więc myślę, że w tym roku to będzie na tyle. Jeśli macie jeszcze pytania co do może wymiarów pługa, jak ktoś by chciał, czy tutaj jeszcze parametry ciągnika, co tutaj może jeszcze, no nie wiem, jak macie jakieś pytania, zadawajcie i widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia, cześć.